Przed chwilą zakończyłem spotkanie z wicepremierem, ministrem obrony narodowej, panem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i ministrem sprawiedliwości, panem profesorem Adamem Bodnarem, w sprawie sytuacji na granicy, sytuacji polskich żołnierzy, działań prokuratury, żandarmerii i innych organów państwa w znanym wszystkim kontekście. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem sytuacji na granicy. To jest sprawa, co do której powinniśmy być zdecydowanie, jednoznacznie zjednoczeni, jeśli chodzi o atmosferę wokół działań polskich służb, wojska, policji, Straży Granicznej, które na granicy czasami, jak wiemy, niestety z poświęceniem życia bronią Rzeczpospolitej, jej granic przed rozmaitymi formami agresji organizowanej przez Białoruś, przez Rosję. Te rzeczy nie wymagają już tłumaczenia, mam nadzieję, udowadniania niczego. Jest dla mnie oczywiste, że wszystkie organy państwa powinny działać w taki sposób, aby dawać żołnierzom, Straży Granicznej, Policji pełne poczucie wsparcia państwa. Rozmawiałem o tym z policjantami, z żołnierzami, funkcjonariuszkami i funkcjonariuszami Straży Granicznej, kiedy wizytowałem granice i jednostki straży, jednostki Wojska Polskiego, tam na miejscu. Żołnierze chcą chronić polskiej granicy i robią to naprawdę z determinacją. Kilkanaście godzin temu, zgodnie z tym, o czym z nimi rozmawiałem, użyli między innymi broni gładkolufowej, chroniąc w okolicach Białowieży polską granicę przed kolejnymi zmasowanymi próbami przekroczenia, nielegalnego przekroczenia tej granicy. Możliwość użycia przymusu, możliwość użycia broni w sytuacji zagrożenia musi być czymś oczywistym dla polskiego żołnierza czy funkcjonariusza, wtedy, kiedy broni granicy. Dlatego podjęliśmy dzisiaj stosowne decyzje. Po pierwsze, nie może być żadnej wątpliwości, że osoby, które decydują o sytuacji prawnej żołnierzy, muszą być absolutnie bez zarzutu i muszą dobrze współpracować z państwem polskim na rzecz wsparcia dla polskich żołnierzy polskiego wojska wtedy, kiedy żołnierze bronią polskiej granicy. Podjąłem decyzję na wniosek ministra sprawiedliwości o odwołaniu pana prokuratora Tomasza Janeczka, zastępcę prokuratora generalnego, odpowiedzialnego za prokuraturę wojskową. To odwołanie wymaga jeszcze zgody pana prezydenta. Jeszcze dziś prześlę stosowne pismo do pana prezydenta. Będziemy się widzieli z panem prezydentem w poniedziałek tam przy granicy. Mam nadzieję, że do tego czasu uzyskam akceptację pana prezydenta wymaganą przepisami prawa na rzecz tej zmiany. Po drugie, zwróciłem się do ministra sprawiedliwości o to, aby to prokurator krajowy objął bezpośrednim nadzorem dalsze postępowanie w sprawie żołnierzy, tak aby w żaden sposób prawo, w sposób taki i nielogiczny, i niesprawiedliwy nie dotknęło tych żołnierzy, jeśli nie popełnili rzeczywiście istotnego wykroczenia czy przestępstwa. I prokurator Dariusz Korneluk przejmie nadzór nad tą sprawą, ale także z osobistym zaangażowaniem prokuratora generalnego. Pan minister Kosiniak-Kamysz został zobowiązany do przygotowania propozycji zmian w polskim prawie, tak aby, i będę czekał na propozycję pana ministra Kosiniaka-Kamysza niecierpliwie, jestem przekonany, że w poniedziałek na posiedzeniu rządu pan minister będzie gotowy z tymi propozycjami. Chodzi o to, żeby także przepisy prawa jednoznacznie
wspierały polskiego żołnierza wtedy, kiedy w obronie własnej czy w obronie polskiego terytorium czy granicy używa broni. Musi mieć poczucie prawnego bezpieczeństwa. Do czasu zmiany przepisów będziemy oczekiwali zarówno od prokuratury, jak i żandarmerii wojskowej, policji, takiego postępowania, oczywiście zgodnie z prawem, ale takiego postępowania, które w ramach tego prawa będzie również służyło Rzeczpospolitej i polskim żołnierzom. Tu mówiłem już o zasadzie proporcjonalności. Ona chyba została dość wyraźnie naruszona. Nie przepisy, ale sposób wykorzystywania przepisów w trakcie tej sprawy, która tak zbulwersowała polską opinię publiczną. Więc jestem przekonany, że po tym zdarzeniu zarówno prokuratura, jak i żandarmeria czy policja będą z wyczuciem tej zasady proporcjonalności będą traktowały także te sprawy związane z polskim bezpieczeństwem i z działaniem polskich żołnierzy. Ta ochrona prawna polegająca na dobrym stosowaniu prawa, ale także zabezpieczeniu prawnej ochrony, jeśli coś się wydarzy polskim żołnierzom, jest zadaniem numer jeden dzisiaj dla ministrów, zarówno Kosiniaka-Kamysza, jak i ministra Bodnara. W poniedziałek odbędzie się posiedzenie rządu. To posiedzenie rządu poprzedzi spotkanie z panem prezydentem w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Będę także prosił następnie wszystkich wojewodów z województw przygranicznych o rozmowę tam w Białymstoku na temat działań, jakie musimy podejmować przy polskiej granicy we wszystkich województwach granicznych i o aktualnej sytuacji przy granicach, bo w kilku miejscach, nie tylko tam na Podlasiu, te problemy graniczne występują prawie każdego dnia, różnego typu. Nie mam żadnych wątpliwości i chcę to powiedzieć bardzo wyraźnie, że czasami brak determinacji niektórych przedstawicieli władzy dzisiaj w takim czyszczeniu kadrowym, w dymisjonowaniu ludzi, którzy nie gwarantują prawidłowego działania, którzy nie mają takiej determinacji, żeby dobrze służyć ojczyźnie, że brak tej determinacji może doprowadzać właśnie do takich sytuacji, w której nie jesteśmy pewni, czy na przykład prokuratura wojskowa sensownie postępowała w tej sytuacji. Mam nadzieję, że pan prezydent przyjmie tę logikę. Chcielibyśmy, żeby w tak ważnych miejscach jak polskie bezpieczeństwo, czyli wojsko, także prokuratura wojskowa, żeby pracowali i najwyższe stanowiska zajmowali ludzie godni najwyższego zaufania, a nie osoby o czasami wątpliwej politycznie reputacji. Zdymisjonowanie przeze mnie szefa prokuratury wojskowej, zastępcy prokuratora generalnego, podkreślam, będzie wymagało jeszcze podpisu prezydenta, jest tego typu aktem i mam nadzieję, że wreszcie wszyscy, nie czekając już na żadne przykre wydarzenia, zrozumieją, że są odpowiedzialni także za jakość ludzi, z którymi pracują i że powinni naprawdę poważnie podejść do tej kwestii oczyszczania administracji na najwyższych szczeblach z ludzi, którzy nie gwarantują sensownego działania, a czasami wręcz przeciwnie. Tak czasami można mieć takie wrażenie, są gotowi raczej działać na niekorzyść państwa polskiego. Jestem przekonany, że także w rozmowie z żołnierzami, nie tylko z ich dowódcami, a mam zamiar odwiedzić te jednostki wojskowe, które bezpośrednio dzisiaj odpowiadają za bezpieczeństwo granicy i bezpieczeństwo terytorium. Cały przyszły tydzień będę konsultował głównie w spotkaniach ze zwykłymi żołnierzami, żeby doprecyzować te oczekiwania co do zmiany prawa, praktyki prawa i tak, żeby oni rzeczywiście, polscy żołnierze, mogli w poczuciu
pełnego wsparcia ze strony wszystkich bez wyjątków organów władzy pełnić swoją misję, swoją czasami dramatycznie służbą, dramatycznie trudną służbę, czyli misję obrony granic. Mam nadzieję, że wszyscy wyciągną prawidłowe wnioski, a jeśli nie, to się pożegnają ze swoimi stanowiskami z tej sytuacji, z jaką mieliśmy w ostatnich dniach do czynienia. Mam nadzieję, że te słowa dotarły do wszystkich zainteresowanych.